Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję dyrekcji za zaproszenie. Pozwolę sobie też tutaj pokazać kilka zdjęć w formie takiej mini prezentacji. Proszę Państwa, Ameryka Łacińska określana jako kontynent nadziei chociażby przez Pawła VI, bo to ponad 90% chrześcijanie, w zdecydowanej większości katolicy, odegrała w pontyfikacie świętego Jana Pawła II rolę szczególną. Wystarczy wymienić chociażby pierwszą podróż apostolską do Meksyku w styczniu 1979 roku, po której Jan Paweł II doszedł do przekonania, że musi stać się papieżem pielgrzymem, że musi pielgrzymować. I przekonanie to wypłynęło z doświadczenia licznych spotkań z wielotysięcznymi i różnorodnymi grupami społecznymi właśnie Meksyku w 1979 roku. Pielgrzymka do Meksyku zrodziła wielkie oczekiwania w innych krajach latynoamerykańskich. Wierni z innych krajów Ameryki Środkowej czy też Południowej oczekiwali nie tylko wzmocnienia i pokrzepienia wierzy, ale przede wszystkim słów i gestów solidarności w odniesieniu do ich konkretnych sytuacji życiowych, trudnych sytuacji życiowych. Głośno artykułowano oczekiwania względem papieża w kwestiach czy to politycznych, czy też społecznych. I tak się stało. Jan Paweł II, jak możecie Państwo tutaj zobaczyć, odwiedził Amerykę Łacińską aż 18 razy. Były to pielgrzymki o charakterze duszpasterskim, ewangelizacyjnym, aczkolwiek podczas każdej z nich Jan Paweł II kierował swoje przesłanie nie tylko do wiernych w formie kazań czy homilii, ale również wygłaszał bardzo konkretne przemówienia do polityków, dyplomatów, przedsiębiorców, ludzi nauki czy też kultury. Tym samym kraje latynoamerykańskie, które w ostatnich dwóch dekadach XX wieku przechodziły niełatwe transformacje polityczne i społeczne, otrzymywały od papieża wielorakie impulsy w postaci właśnie jego nauczania. Wszystkie pielgrzymki apostolskie miały charakter duszpastersko-ewangelizacyjny, aczkolwiek należy mieć na uwadze następującą zasadę, jaką kierował się Jan Paweł II, wyraził ją zresztą w Puebla na rozpoczęcie konferencji Selamu w 1979 roku. Cytuję. Jeśli Kościół występuje w obronie godności człowieka albo działa na rzecz jego podniesienia, to jest to zgodne z jego misją, która mając charakter religijny, a nie społeczny lub polityczny, nie może jednak pomijać człowieka w jego całokształcie. Kościół zrozumiał, mówi papież, że konieczną częścią jego misji ewangelizacyjnej jest działanie na rzecz sprawiedliwości i promocji człowieka i że między ewangelizacją a promocją człowieka istnieją bardzo istotne związki. I tej wykładni, wygłoszonej w 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki, Jan Paweł II był wierny do końca. Dlatego też nauczanie Jana Pawła II w kontekście poszczególnych krajów, czy też poszczególnych środowisk społeczno-kulturowych w Ameryce Łacińskiej odegrało niebagatelną rolę. I na uwagę zasługują chociażby następujące aspekty nauczania, czy też zaangażowania papieża. Pierwsze to medytacje pokojowe. Zaangażowanie na rzecz przywrócenia praworządności i przestrzegania praw ludzkich. To jest troska o przestrzeganie sprawiedliwości społecznej, ale według katolickiej nauki społecznej. Dowartościowanie społeczności indiańskich, dookreślenie roli i zadań Kościoła w Ameryce Łacińskiej, czyli korygowanie błędów teologii wyzwolenia i wskazywanie nowych opcji ewangelizacyjnych, ale też wskazanie na adekwatne przygotowanie się do 500-lecia ewangelizacji tego kontynentu. Proszę Państwa, aby w miarę kompetentnie, krótko, ale kompetentnie wskazać i omówić newralgiczne aspekty oddziaływania Jana Pawła II w całym kontekście latynoamerykańskim, pozwolę sobie postawić tutaj trzy pytania. Jaka była sytuacja społeczno-polityczna w Ameryce Łacińskiej w dwóch ostatnich dekadach XX wieku? Z jakimi wyzwaniami musiał się zmierzyć Jan Paweł II podczas swoich podróży apostolskich na ten kontynent?
Jakie realia polityczno-gospodarcze oraz społeczno-kulturowe musiały być uwzględnione w nauczaniu papieskim, aby to nauczanie było wiarygodne? Jaka była sytuacja polityczna i społeczna? Proszę Państwa, Ameryka Łacińska nigdy nie stanowiła tworu statycznego albo hemogonicznego, ponieważ zawsze charakteryzowała się wielką różnorodnością, nade wszystko w wymiarze etnicznym i kulturowym oraz społecznym i gospodarczym. To wielowymiarowe zróżnicowanie było i jest ciągle odczuwalne, nie tylko w kwestii całego kontynentu, ale również wewnątrz każdego kraju, a nawet w środowiskach lokalnych poszczególnych krajów, jakimi są chociażby wielkie aglomeracje miejskie, żeby wymienić tylko San Paulo albo La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra w Boliwii. W drugiej połowie XX wieku przybrały na sile dogłębne transformacje społeczne i polityczne. Wiązało się to z wprowadzeniem w życie nowych modeli politycznych i ekonomicznych oraz systemów dotyczących funkcjonowania państwa. Żeby tylko wskazać tutaj tak króciutko, to będzie kwestia kapitalizmu czy socjalizmu, liberalizmu, neoliberalizmu. I owe procesy transformacji stały się przyczyną ścierania się różnorodnych koncepcji i ideologii, w tym samym związały się z krwawymi konfliktami. Typowym przykładem takiego stanu rzeczy była sytuacja w Peru w latach 1980-2000. Kraj ten był wstrząsany aktami terroru ze strony świetlistego szlaku oraz akcjami odwetowymi ze strony sił rządowych. W tym wewnętrznym kontekście w ciągu dwóch dekad zginęło prawie 100 tysięcy ludzi. Trudno zaś jednoznacznie oszacować, ile osób zostało niesprawiedliwie skrzywdzonych, ile dzieci zostało osieroconych, ile osób zostało zmuszonych do opuszczenia swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania. Dlatego właśnie w Ayacucho, w tej kolebce świetlistego szlaku, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, niepoprawnie, papież uparł się, że chce tam pojechać, musi tam pojechać, właśnie w Ayacucho, w roku 1985 wykrzyczał basta, dosyć i proklamował prawo do życia, jak pisali peruwiańscy dziennikarze. I naoczni świadkowie tamtego spotkania podkreślają, że odebrali Jana Pawła II jako człowieka wielkiego i dobrotliwego, że ukazywał dobroć Boga. Padało też intrygujące sformułowania: El Papa es muy creyente, to znaczy papież jest bardzo wierzący, jest wielkim misjonarzem, że jest duszpasterzem bliskim sprawą każdego małego człowieka. Nawiązując jeszcze tutaj do świetlistego szlaku, trzeba powiedzieć, że przymusowej relokacji w Peru zostało poddanych wówczas prawie 6 milionów osób. Mieszkańcy z obszarów górskich zostali, którzy szukali schronienia w miastach, chociażby w Limie, zostali stłoczeni w licznych dzielnicach na peryferiach, tworząc dzielnicę nędzy. I taką właśnie dzielnicę odwiedził, która się nazywa El Salvador, osiedle Zbawiciela, położoną 25 km od centrum Limy, odwiedził papież. Po przybyciu na miejsce Jan Paweł II zajął miejsce przy ołtarzu ustawionym na podium zbudowanym w kształcie ruder biedaków właśnie zamieszkujących ten teren. I u dołu podium ułożono duży napis: zdrowie, praca, głód. I głos zabrali przedstawiciele mieszkańców, ojciec i matka rodziny. Mężczyzna mówił prosto i szczerze: Ojcze Święty, cierpimy nędzę, jesteśmy głodni, chorzy, nie mamy pracy, nasze dzieci umierają, a te, które żyją, nie mają nadziei na lepszą przyszłość. Jan Paweł II wysłuchał tych słów z wielkim skupieniem i z wielką mocą powiedział: w imię dobra całego Peru nie może zabraknąć chleba codziennego dla nowego ludu, dla biednego ludu. Trzeba szukać rozwiązania tego problemu. Proszę Państwa, lata 80. XX wieku to koniec dyktatur, ale wiele krajów było rządzonych przez reżimy wojskowe. W konsekwencji wszędzie tam, gdzie podejmowano próby kwestionowania narzuconego porządku polityczno-społecznego, kontestatorzy musieli się liczyć z brutalnością i bezwzględnością. Dokonywano porwań, stosowano tortury, mordowano przeciwników, żeby wymienić tylko Argentynę, Brazylię czy Gwatemalę.
Grozę budziły nie tylko rozmaite partyzanckie ruchy lewicowe, ale też liczne szwadrony śmierci oraz ugrupowania paramilitarne. I w tym kontekście chciałbym tutaj przypomnieć cierpienia i gwałty zadane grupie 200 tysięcy ofiar, głównie Indian z Gwatemali. I właśnie w Gwatemali, nawiązując do tego tragicznego wydarzenia, papież w 83 roku mówił: pamiętajcie, że każdy człowiek jest waszym bratem i stańcie się pełnymi szacunku obrońcami jego godności. Ponad wszelkimi różnicami społecznymi, politycznymi, rasowymi i religijnymi należy zawsze i w pierwszym rzędzie zabezpieczyć życie waszego brata, każdego człowieka. I tego typu apele, przestrogi Jan Paweł II kierował do rządzących, do ludzi władzy w wielu innych krajach latynoamerykańskich, wzywając do zaprzestania żerowania na ludzkim nieszczęściu. Nauczanie i postawa papieża miały kluczowe znaczenie, ponieważ właśnie wiele krajów poszukiwało nowej tożsamości politycznej, korzystając z doświadczeń polityczno-gospodarczych krajów kultury zachodniej albo wzorując się na wzorcach rozpowszechnianych przez ideologów komunistycznych. I cechą charakterystyczną tych rządów był między innymi populizm, czyli składanie wielkich obietnic bez możliwości ich realizacji, bardzo przedmiotowe traktowanie ludzi, po prostu kupowanie głosów wyborczych, niedotrzymywanie obietnic, okazywanie pogardy, zwłaszcza wobec najuboższych, oraz dyskryminacja rasowa względem ludności pochodzenia autochtonicznego. Dlatego Jan Paweł II napiętnował takie zachowania i takie postawy. W Chile powiedział do przywódców politycznych: nie żałujcie żadnych środków, które są w waszym zasięgu, by to przesłanie stało się rzeczywistością w życiu społecznym Chilijczyków. Możecie być pewni, że braterstwo między ludźmi i współpraca w budowaniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa nie są utopią, lecz wynikiem wysiłku wszystkich na rzecz wspólnego dobra. W boliwijskim Oruro w 1988 roku powiedział: dlatego nie waham się zaapelować do poczucia sprawiedliwości i humanitaryzmu wszystkich piastujących odpowiedzialne funkcje. Dla dobra ubogich rolników boliwijskich użyjcie wszelkich możliwych środków, by poprawiały się warunki ich pracy, kultury i zdrowia. Bardzo taki charakterystyczny, symptomatyczny był tytuł przemówienia papieża w gwatemalskim Quetzaltenango w 1983 roku. Bóg ukaże tego, kto poniża drugiego człowieka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale nie wszystko. A jeszcze mogę coś powiedzieć? Za podniesienie, dziękuję. Proszę Państwa... Zdziwiłam się, że tak bez konkluzji. Do konkluzji już mam przejść, tak? I to ma być koleżanka. Proszę Państwa, no to przechodzę do konkluzji. Pola tematyczne papieskiego zaangażowania. No, wielkim sukcesem dyplomatycznym, jak wiemy, pamiętamy, na pewno pamięta to doskonale pan redaktor Grzegorz Polak, okazały się mediacje pokojowe i zażegnanie niebezpieczeństwa wojny pomiędzy Argentyną i Chile. To było coś niesamowitego, to była swoistego rodzaju nowość. I ta kwestia pokoju i pojednania była poruszana przez papieża wielokrotnie przy różnych okazjach i bardzo często mówił o tym młodzieży, prosząc, aby właśnie włączyli się w pielęgnowanie kultury, cywilizacji, miłości. Ale jak pokaże historia, leczenie owych ran w Peru czy w Kolumbii będzie trwało i trwa już ponad 3 dekady i przynosi bardzo umiarkowane rezultaty. Bardzo intensywne zdecydowanie było zaangażowanie papieża na rzecz przywrócenia praworządności i przestrzegania praw ludzkich. I chciałbym tutaj się odnieść chociażby do tych zamieszek, o których pamiętamy być może, jakie miały miejsce w Nikaragui w 1983 roku, kiedy to sandyniści dokonali prowokacji, wyłączając papieżowi mikrofon. I chciałbym powiedzieć, że te prowokacje podczas spotkań z Janem Pawłem II były swoistego rodzaju takimi fajerwerkami, które zostały odnotowane, zauważone w całym świecie. Ale w rzeczy samej nadwyrężyły one wizerunek papieskich oponentów, czyli polityków, dyktatorów, satrapów.
Zdecydowana postawa Jana Pawła II, to nieuleganie presji, nieokazywanie uległości, jego umiejętność panowania emocjami tłumów przyczyniły się do umocnienia przeświadczenia, że dyktatury, prawicowe czy lewicowe, pomimo stosowania brutalnych metod, nie są nie do przezwyciężenia, jakby się na pozór wydawało. Proszę Państwa, muszę jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat stosunku Jana Pawła II do Indian. On po prostu Indian kochał i próbował na różne sposoby dowartościować społeczności indiańskie. I w Meksyku w 2002 powiedział: Meksyk potrzebuje swoich Indian, a Indianie potrzebują Meksyku. Ale jeszcze ważniejsze słowa, które wywarły wielki wpływ na cały pontyfikat w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej, zostały wypowiedziane w meksykańskim Cuilapan w 1979 roku. Papież chce być waszym głosem, mówił do Indian, głosem nie mogących mówić lub niesłyszanych. Chce być głosem tam, przez to sumieniem sumień. I papież spotykał się z Indianami we wszystkich krajach, gdzie Indianie stanowili zdecydowaną większość. I tymi zrozumiałymi, ale jakże dobitnymi sformułowaniami, dodatkowo upartymi prostymi gestami solidarności, Jan Paweł II wychodził naprzeciw głęboko ukrywanym oczekiwaniom Indian. I bardzo szybko stał się ich zaufanym powiernikiem. Ale chciałbym tutaj powiedzieć, niestety ten wielki potencjał zaufania do Kościoła nie został w pełni dobrze wykorzystany, czego przykładem są zaniedbania w odniesieniu chociażby do paradygmatu inkulturacji czy też ewangelizacji inkulturacyjnej. Proszę Państwa, jeżeli tutaj Pani Dominika jeszcze na mnie nie krzyczy, to ja jeszcze będę tak tutaj pozwolił sobie powiedzieć kilka słów, chociażby w nawiązaniu do tego tutaj rysunku czy do tych dwóch zdjęć. Proszę Państwa, wielkim ułatwieniem w nawiązaniu kontaktu Jana Pawła II z ludźmi było posługiwanie się przez papieża językiem hiszpańskim czy to portugalskim oraz krótkie pozdrowienia wypowiedziane w lokalnych językach indiańskich podczas spotkań z Indianami. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dynamikę tychże spotkań, ponieważ taką cechą wyróżniającą była intensywna interakcja pomiędzy papieżem a wiernymi. Papież pozwalał, żeby ludzie przedstawiali, na przykład przedstawicieli Indian, przedstawiali swoje troski, swoje problemy. I w Popayán w Kolumbii zdarzyło się, że jeden z biskupów nie wytrzymał i powiedział: basta, niech on skończy gadać, na co papież odpowiedział: niech skończy. I powiedział: otrzymałem jego tekst i zapewniam wszystkich, że przeczytam go bardzo uważnie. I to zyskiwało papieżowi wielką sympatię i to papieżowi Janowi Pawłowi II pamiętają do dzisiaj. Proszę Państwa, w tym kontekście należałoby jeszcze wymienić to przyzwolenie papieża na nakładanie mu na głowę pióropuszy, jak widać na zdjęciu, przez Indian, albo akceptowanie różnych artefaktów, jak chociażby poncho. I tutaj to nie jest jakaś taka tania fascynacja przejawami tamtejszej miejscowej kultury, ale była to przez Jana Pawła II forma wyrażania wielkiego szacunku dla oryginalności i odmienności kulturowej Indian. I to też jest papieżowi pamiętane. Niemniej ważnym aspektem, tu już jest taka ciekawostka, w relacjach papieża z wiernymi były wypowiedzi zupełnie prywatne, czy też takie spontaniczne, poza protokołem. W tym na pół żartobliwe dialogi, jak to miało miejsce w Cuilapan albo w Iquitos w Amazonii, w Peru, gdzie na zakończenie wizyty papież powiedział, że jest soy charapa, jestem żółwiem. Ludzie po trzech dekadach pamiętają do tej pory, el papa jest charapa. Papież dawno umarł, natomiast to, co powiedział i to, jak się zachował względem Indian, ludzie po prostu pamiętają do dnia dzisiejszego. I kończąc, już jestem przy podsumowaniu. Jan Paweł II, wydaje mi się, czy jestem przekonany, miał bardzo realistyczną wizję swoich apostolskich wysiłków, mających zaradzić wielorakim problemom społecznym. I chciałbym się tutaj posłużyć jego cytatem, wypowiedzianym w 1985 roku w Peru na zakończenie wizyty. Niech Bóg sprawi, aby moja wizyta stała się zapowiedzią wiosny i aby rozpoczęło się tutaj kiełkowanie nowych owoców wiary i życia w codziennym działaniu.
Papież od tej nie oczekiwał natychmiastowych, radykalnych transformacji społecznych, politycznych, ale wierzył, że metodyczne przedstawianie nauki społecznej Kościoła ma głęboki sens, ale wymaga duszpasterskiej cierpliwości. I oceniając z perspektywy czasu efekty w zakresie praworządności, przestrzegania praw ludzkich w Ameryce Łacińskiej, należałoby stwierdzić, że pomimo wielkiej determinacji ze strony papieża Jana Pawła II, są one jedynie częściowo zadowalające. Przypominam to, co się dzieje obecnie chociażby w Nikaragui. Znacznie zmniejszyły się wpływy teologii wyzwolenia, ale Kościół latynoamerykański musi się zmierzyć z wieloma wyzwaniami wynikającymi między innymi z tego, że zaniedbał i nie wykorzystał w sposób adekwatny tych wielorakich impulsów płynących z nauczania Jana Pawła II. Dziękuję.